Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, się witam w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Kochani, co my sobie dzisiaj będziemy robić, tego sam nie wiem. Tego sam nie wiem. Który mamy w ogóle dzień? Dzisiaj mamy dzień. Dzień piwa. Nie no, żartuję. Do tego dnia piwa nie ma, kupca. 12 markwi, kapusty i buraków. No i potrzebujemy lekarstwa na tą chorobę jego, pseudo. No dobra, sobie tutaj porobimy na pewno. Mamy 3 wiary i potrzebujemy teraz chyba sporo wiary, żeby sobie... Właśnie, co my tam mieliśmy ulepszyć? Mi była wiara na coś potrzebna, ale nie pamiętam na co. W ogóle przepraszam za mój taki głosik dzisiejszy, ale powiem wam osobiście, że dopiero wstałem. A jest godzina prawie 12. W ogóle mnie wczoraj jeszcze ten stream bardzo wymęczył. O Jezu. Czy nie to, że to wasza wina, czy coś, tylko po prostu... No byłem zmęczony wczoraj. Definitywnie byłem zmęczony i ten stream to... Po prostu było takie, wiecie, moje dobicie wręcz, bym powiedział. Takie mega dobicie. Dobra, kupił z krwią. I tak, tutaj ogólnie... Mieliśmy chyba te kuby dostarczać. Jeden na pewno. No właśnie. Bo to chyba chciał... Chciał żmi. Jeden kubeł z krwią, kurwa, ja zrobiłem dwa. No trudno. Jest coś za coś, nie? Czego potrzebowaliśmy, żeby sobie zrobić lepszy... Lepszy kościół, tego też nie wiem. Tego też nie wiem. W ogóle tych rzeczy mam tutaj od cholery. Ja już nie wiem, gdzie tego pakować. Mamy tu nowe nawozy. Może dobrym pomysłem byłoby w końcu... Zaczęcie... Przedawać tych rzeczy. Może to nie jest głupie. W ogóle właśnie, to mamy ciało. O tym ciele zapomniałem. Panie ciałko, co ty tam masz? Chodź tu. Umieść. Dobra, krywy. Daj mnie krwy. Mięso na razie nie. Tłuszcz na pewno od siemy. Tłuszczyk od siemy. Od siemy. Odsysać. Tak? Dobrze, mówię, dobrze. No i chyba jelitko, nie? Skóra, chociaż skóra jest nam potrzebna. Dobra, zobaczymy, bo już nie pamiętam, kurde. To jelito zawsze mnie jakoś tak... No, już spartoliłem. Możemy mu jelito wstawić. O, oddało. I skórę mamy w ogóle jeszcze nieprzepracowaną. Wstawić skórę możemy? Też możemy wstawić skórę, ciekawe. Ej, to które to było? Kości? Kości już mamy, no to tylko i wyłącznie skórę nam zostało tak naprawdę. No to dobra, bierzemy mięso. Bierzemy mięsko. I tak naprawdę ty nam nie jesteś potrzebny w żaden sposób. Ja cię spalę. Ja cię w teorii mogę spalić. Dobra, bierzemy zwłoki. Chodź tu, koleżko. Dzisiaj będzie żmyj. Żmyj będzie. Ale się. Ja naprawdę dużo mam tych rzeczorków tutaj. I nie wiem, co z nimi robić. Bez pochówku oczywiście coś sprzedamy. No ale na przykład mózg, jelita, czaszki. Czy nam jest to potrzebne? Że powiedziawszy, wątpię. Może teraz zrobię głupotę. Tego nie wiem. Ale ja to chyba będę niszczył. No bo mózgi nam nie są potrzebne w danej chwili. Skóra jeszcze jak cię mogę. Ale jelita też mamy tylko z cholery. No pal się. Czaszki też nie chcę. Więc stricte interesują mnie w sumie 4 rzeczy, tak? Krew, tłuszcz, mięso i skóra. Tylko i wyłącznie z trupów. A resztę po prostu spalimy jak będzie trzeba. Pal się, kolego, pal. No i fajno. Jakie mamy dalsze plany? To też jest dobre pytanie, bo ja coś tu ostatnio blokowywałem. Jakieś techniki.
W ogóle nasi tam zombiaczkowie sobie na pewno już coś wydobyli. Możemy sprawdzić, co oni tam robią dokładnie. Pożarnictwo i nawozy. Udomowienie pszczół, bo pszczoły też nam są potrzebne, więc może dzisiaj się też pszczółkami zajmijmy. Może to nie jest głupim pomysłem. To tak, zostawmy sobie jakieś przedmioty tutaj, bo jesteśmy pewni, że pełni. No właśnie, tego barakła mamy tutaj od cholery, totalnie. Totalnie od cholery tego barakła mamy. No i tu drewienko też zostaje. O, trochę luźniej. Trochę się uluźniło, dobra. Więc tak, mamy dzień żmija. La żmie. Osoby były chyba tutaj od razu na wejściu, nie? Czy nie? No były. Teraz możemy coś zebrać. Przy nas już chyba nie atakują nawet. A jednak atakują. Za 15, dużo. Pasieka. Potrzebujemy tak. 2 razy czysty papier, deski, proste części z żelaza. No jeżeli będziemy mieć papier, to będzie luz. A papier chyba mamy. Ale najpierw. Najpierw kopalnia. Coś tu przynieśli. Coś tu jest. Ja to muszę brać? Nie. Ej, no, co ja tu mogę zrobić? Jak ja to mogę zrobić? Halo? No nie wiem teraz, jak dokładnie umieść. Przeniósł ładunek i gdzieś sobie poleciał. No ale to nadal stoi. Dobra, zaraz go dogonimy spokojnie. No ale weźmy sobie od razu to. Czyli tak, czysty papier to będzie w sumie priorytet dzisiejszy nasz. Gdzie ja jestem? Bóg wie, gdzie ja jestem. Kopalnia jest tu. No muszę iść w dół. O, tutaj. Dokładnie tutaj. No to już go chyba nie dogonimy. Szybkie zmiany. Przy okazji pozwiedzamy, bo już też nie pamiętam tych terenów. Czy on tu lizie, czy nie lizie? Chyba nie lizie. Jak on zapierdziela? Hej! Koleś. Gdzie ty jesteś? Ja go tu skrótami robię. Już pewnie będzie wracał. Ej, albo się zgubił. On się chyba zgubił. On się chyba kurde zgubił, dobra. Gdzie on mógł polecieć? Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie on poleciał. Na pewno możemy sobie zrobić skład... Żelaza, o. To się nam przyda. Może on teraz przyjdzie? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Dobra, idźmy zobaczyć... A, jesteś przyjaciel. Jak powiedział, na drugą poleciałeś. To jest nasz ukochany dom. Jakoś tędy poleciałeś? Ja poleciałem w tą stronę i jeszcze cię przegoniłem. To wolny jesteś jednak, okej. No dobra. Więc tak, 2 razy papier tam był potrzebny na pewno. 2 razy papier. Myślę, że to możemy sobie wykorzystać w jakiś sposób. Może nie to. To powieści w sumie też mi niepotrzebne. W ogóle i to mogę zostawić. Po co mi w sumie kubeł z krwią. No i właśnie, papier. Mamy tu papier? Nie mamy tu papieru. Ale papier się robiło gdzieś... Tu? Tak. A czysty papier to w sumie nie jest taki trudny do zrobienia nawet. Na razie nie będę go robił jakoś super dużo, bo nie wiem, czy pasieki są opłacalne.
w jakikolwiek sposób. I teraz tak, oprócz papieru potrzebne były deski. O, idziesz mi, w sumie już wraca. No ale tak gwoździ nie mamy do ciebie. To tam żadna różnica. Proste części pamiętam, że były potrzebne i zwłoki, kurde. Mamy zwłoki teraz. Zróbmy sobie trochę tych desek. Deski zawsze się przydają, więc w sumie to żadna różnica, nie? Deski to deski. I proste części. No 24 sztuki śmiało starczą. Na easy. Bez problemu. No i tak, ogólnie po co mi te pasieki, zapytacie? Pasieki będą mi po to, żeby móc robić sobie świeczki. Świeczki po jednym silverku kosztują, więc w sumie to nie jest takie tanie, jakby się wydawało. O. To jedna pasieka jest, czy jak? What? Ale mnie w chuja zrobili. To dopiero się buduje. Opół, 10 pszczół. Czy to cholery? A no bambuką mi zrobili. Dobra. Zdychać. No to nie zostaje mi nic innego, jak tylko po prostu zbierać pszczoły teraz. Pszczółki, pszczółki do domu. O, i mamy pszczółkę. O tyle dobrze. O tyle dobrze. Dobra, czyli tak, tydzień nam zostało do zrobienia. Znaczy nie do zrobienia. Do wybicia godziny tak naprawdę, tej kościelnej, gdzie możemy zbierać wiarę. No tylko tak jak wam powiedziałem, najpierw chciałbym sobie ten klasztor wybudować, ale nie wiem, czy ja zdążę przed tym nowym tygodniem. Bo nie pamiętam dokładnie, czego ja potrzebowałem. Obywatel. Było to ukryskopieczne. Zezwolenie na budowę, o to było to. 20 silverów, czy to cholery. To było to potrzebne, prawda? Zostacie. Właśnie nie ma napisanego. Dobra, ale to tak. Kubeł z krwią, zdobądź to kwasu. To na razie musimy sobie odpuścić. Zdobądź butelkę wina, to też nie. 20 sztuk drzewa, 4 na połowego i 10 lotek. To możemy zrobić. To też byśmy dali radę. Znajdź pieczęć, sprzedaj mięso Hordrykowi. Wampira na razie zostawiam. Zdobądź butelkę wina za opowieść. 4 srebrne filety. Klotylda. Obóz uchodźców. Ukochany dom. Też nie za bardzo. Znaczek kobiety to jest bodajże na. A Klotyl, nie Klotyldę, przepraszam. Co ja gadam za głupoty? Wdzięczka. Tam jest wdzięczka. Uj, ale się brzydki. Chyba musimy zacząć już w końcu znów marchewki sadzić. Bo widzę, że tu się robi nieciekawie. A-a. Daje mnie krwi jeszcze przy okazji. No i mięsko. Zawsze to jakieś, wiecie, żarełko. Dobra, resztę oczywiście wywalamy. Nie jest to nam potrzebne w żaden sposób. 8 polana. W ogóle znów musimy tego polana trochę nazbierać i porobić, bo cały czas mamy problemy z tym. I zwłokami. Już nie chcemy w sumie ich nawet sadzić. Sadzić zwłoki. Co ja kurwa powiedziałem? Boże. Dobra, dajmy tego polana. Im więcej polana, tym lepiej.
Okej. 25 sztuk. A mam coś jeszcze w skrzynce, czy nie? Nie, to nie jest skrzynka, to jest skrzynka. Mam dyszkę. Mam dyszkę. Jestem ciekaw też, czy na przykład wartość cmentarza, jakieś czaszki i tak dalej, wpływają na nasze zarobki i na wiarę. Czy to tylko i wyłącznie na przykład ma się tak jakby do kościoła, nie? Dobra, róbmy to. Ciałko, odpalamy cię. I tak, no moglibyśmy iść do Klotyldy, tylko najpierw bym się przespał, bo wiadomo, zaraz może nas zmorzyć sen. Zaraz będziemy mieć kolejny dzionek i przy okazji zapytamy się też tego naszego kapłana, co my powinniśmy mieć na tą budowę, bo już nie pamiętam, no zdarza się po prostu. Mam pamięć tutaj rybki, więc tym bardziej. I tak, z tego co tu widzę, jaki był quest z tym kupcem? Kapusty i buraki. Nie mam buraków. A tyle jest wokół, nie? Tyle buraków jest wokół. Nasiona cebuli. No cebuli to się podobno kuli. Lipa. Odłamek grzechu. Właśnie tego też nie wiem, co to jest. Tego nie widziałem. Świecę pochówku kolejne. Nie wiem, ja tyle mam tych rzeczy tutaj. Oczysty papier 40 sztuk. To wszystko zostało. Ja pierdzielę, Shiro, co ty robisz? Shiro, co ty robisz? Nie wiem, czy os, a czy pszczół, nie os. Osy to są te złe. Pszczół chyba mam też trochę tutaj, ale też pewnie nie jestem. Wiem, że są pędraki, bo szerzą. Takie pędraczki. A jednak nie mam. Jednak nie mam. Byłem taki pewny, no i nie ma. Zboże, konopie, a buraków nie ma. No buraków nie ma. Teraz zrobię trochę torfu przy okazji, bo to jest czasochłonne. Buraków nie ma, no dobra, no to co, Klotylda chyba, nie? Musimy zobaczyć, jaki jest sposób na jej chorobę, ale może najpierw do miasta. Ryśmy sobie pochówku, byśmy te buraki zaraz kupili. No why not. Czyli tak, pod martwym koniem. Dzień dobry. Miałem się przespać, nie przespałem się. Ja to jestem mądry. Handluj. 6 silverów. No to w sumie powiem wam, że dużo nam nie brakuje już. Tu 6, to już będzie 13. Zezwolenie na budowę będziemy mieli. To było 10. Mało. Malutko. Mięso jest pod dyszką. Nie podyszku, 10 sztuk, nie ma ceny. Wino też nie ma. Dobra, 13. Zaraz zezwolenie budowy będzie w sumie. Zobaczmy jeszcze, czy nasz tutaj ten kowal, który jest po prawej stronie. Może coś od nas odkupi przy okazji. Co ty tam masz, kolega? To ci możemy sprzedać za 7 kolejnych. No i mielibyśmy już zezwolenie na budowę, tak? Tam było 20 czy 25, bo też nie pamiętam. Właśnie nie pamiętam. I teraz tak, kupię buraki i będzie problem, nie? Ukochany dom. Ten. Bo ja już czuję, że zaraz to będzie. Tam i trochę. Dobra. Przy okazji save poleciał. Nie jest źle. Zezwolenie na budowę. Czy ja już mogę to kupić? Bo jak nie mogę, to jeszcze coś sprzedam. Zaraz do lombardu się pójdzie, będzie git. No to automatyzacji mi tu brakuje. Nadal chodzimy i wszystko sami robimy. Obywatel. Zezwolenie na budowę. Za 20. No i dziękuję. Kurewska pieczęć jest za 50. I powiem wam szczerze, że to też byłoby chyba dla nas osiągalne. Prawa obywatel, za 3. To też byśmy mogli zrobić. Arystokrata. No to nie. No to nie. Dobra, czyli tak.
pamiętam, że chciałem również zrobić więcej... więcej konfesjonałów, tylko tu potrzebujemy złożonych części i deski. No właśnie, bo tutaj 5. I moglibyśmy zrobić w sumie jeszcze jeden? 2, 1. No to ten konfesjonał bym jeszcze jeden zrobił, jak najbardziej. 4 złożone, 12 desek. Deski są jak najbardziej osiągalne. Złożone w sumie też. Złożone w sumie też. No i kiedyś przydałoby się też troszeczkę zainwestować w ten cmentarz. To by się przydało. Może jabłka by człowiek zasadził? Kurde, nie wiem. 4 deski. Nie mam drewna. Nie wiem, czy ja mam żelazo. To też może być ciekawe. Czy już się zalicza? Nie zalicza się. To wykopmy to w miejsce już, dobra. Teraz ładniej. Pytanie, czy mam 4 złożone części. Mam 2 sztuki i dużo złomu. Pewnie nie mam w ogóle, tak, paliwa nie mam. To, żem myślał. Opał. A opał się z czego robiło? Tego też nie wiem. Tu był opał. Polana. Mnie 2 razy nie trzeba namawiać. I opał. Znaczy, opał już mamy, kurde. Jestem jakiś normalnie dzisiaj niedorozwinięty. Jednego opału nam brakuje. Jakie chamstwo. 4 sztabki ze złomu akurat. 12 desek powinniśmy mieć, czyli potrzebujemy jedno. Jest ciałko. Weźmy, daj szybko to. Sprzedaj wszystkie części. Jest Lipton. W ogóle znów muszę wrócić do naszego kolegi. Do kopalni, bo on sobie tu siedzi, prawda? Tak, się opierdala. O, nie zapierdalania się. Czy ty wziąłeś to stąd? Nie wziąłeś. Jak to zrobić? Ja tego nie mogę wziąć. Ono tu. A nie mamy gdzie składować węgla. O to chyba chodzi. A. Pnia nie ma? Pienia? Pienia nie ma? Co to za brak pienia? Co to za brak pienia? Tych rzeczy nie mamy faktycznie. Ej, ale w teorii, bo ja jestem troszeczkę upośledzony, no już to nieraz mówiłem. Mogę sobie tutaj nawydobywać trochę tego żelaza. Nie? Nic mi to nie kosztuje, oprócz żarcia tak naprawdę. I mi ten zombiaczek będzie transportował to wszystko. Prawda, on trochę mu to zajmie, no ale to zawsze będzie lepsze to niż latanie, prawda? W ogóle powiem wam też, że mam ochotę wrócić do Plants Craftera. Ojej, jak mnie ta gra ostatnio ciągnie. Ciągnie mnie. Zanim on to przetransportuje, trochę minie. Tylko pytanie też, czy on teraz to by nie transportował? Czy nie? Dobra, chodź. Ja cię tu wziąłem. Musimy sobie więcej zrobić tych zombiaków. A, nie chcesz w ten sposób, co? Muszę ci wszystko pod nos podłożyć, spaniaczku. Spaniaczek. Masz. Lecisz. Kurde, nie trafiłem. Dobra. Tu umieść, spaniaczku. Pyk i pyk. Jeszcze to. I śmiało. Naprawdę, zanim to poprzenosi wszystko, to trochę minie. Troszeczkę to minie. I przejdziemy tą samą trasę co i on. Zobaczymy, czy czegoś nie ominęliśmy. Musimy zbierać ule. Znaczy ule.
Pszczoły. Bo uli to nie zbieramy. Zostawcie ule. Ula nic nie zrobiła. Co ci jest? Nie może ci się rozwalił kilo. Nie. To mnie oszukujesz. Ty kanciarzu ty. Dobra, starczy tyle. Bo was zanudzę. O. Dobra, udało się. Czyli tak chyba tego nie włożymy wszystkiego. No właśnie. Tak tego wszystkiego nie włożymy. No ale przynajmniej jest. Będzie można w razie czego też to tutaj poukładać, prawda? Deder zaczął padać. Shit. Ta automatyzacja by się przydała. Automatyzacja by się przydała jak najbardziej. Dobra. Idziemy stąd. Zezwolenie na budowę jest. Użyjmy tego. Ukochany dom. O, i akurat idzie kolega. On już chyba drugie przyniósł, ej. A nie, to jest to pierwsze. To pierwsze, przepraszam. Ruda żelaza. Kurde, swoje, ile będziemy mieć rzeczy z tego. No jesa. Już mogę? Mogę. No teraz jakiś drwal by mi się przydał. Ja tyle rzeczy teraz bym z tego miał, że o Jezu. Złożone części. Oczywiście, że chcę to. I robimy konfesjonał tym razem. Jestem ciekaw, co w ogóle potrzebujemy na budowę, bo to też jest ciekawe. Myślę, że powinniśmy zebrać sobie trochę drewna. Na zaś, żeby w razie czego, jeżeli nam się uda nawet to wybudować, o zaraz, żeby zrobić to w tym samym dniu. O ile oczywiście się uda. Dobra, więc tak, potrzebowałem zniszczyć to. To zniszczyć i to zniszczyć. O. Bo tu idzie la confessionale. La confessionale. Jak za mało energii. Żadne za mało energii. O. I konfesjonał ten. Pokażę, że się nie da. Da się go skręcać. Dobra. Dodaję w ogóle minus 2. Jak jest w trakcie budowy w sensie. O, i plus 7. Zarobiliście 24 kościół. Elegancko. Możemy mieć 25 maksymalnie chyba. I nawet mi na świecznik starczy. O, jeszcze to możemy zniszczyć. To elegancko. Usuńmy to. Już będzie 25. Plus dwie świeczki, jakbyśmy mieli. O kurde. No, może być tu trochę więcej wiary tym razem. Świeczniki ścienne się da, nie da się. Nie możemy tego robić. O, tutaj świeczniczek, 25. I potrzebujemy tak, tu jest 4 i 4. Czyli 4, 4. I będziemy mieć 27. I tak świeczek nie mamy. I tak świeczek nie mamy. Tu byśmy mogli zacząć robić nagrobki, bo potrzebujemy ich 5 sztuk. Może i to też by coś dało. To są kamienne, nie? Na razie ciało niech sobie leży. Ono sobie tam może gnić. Już to nie jest problem. Tylko, ale poczekajcie. Ja nie mogę naprawdę tego zębiaka zrobić. Czegoś potrzebowałem chyba, nie? Wiary. Potrzebowało mi chyba wiary. To było tu. Tak, 10 wiary. Sok z zombie. To do tego było mi potrzeba. To wiele wyjaśnia teraz. Czyli robimy nagrobki. Jak najwięcej nagrobków. W końcu po tej jabłonki też przyjdę. I je posadzę. Dobra. No i kolejne wyskoczyło. Do góry. Zombiaczek chodzi fajnie. Wszystko znosi.
No i mówię, teraz to zaczyna mieć ręce i nogi, nie? Że no wiadomo, no jeszcze nie mamy tej automatyzacji, jeżeli chodzi o żelazo i tak dalej, ale nawet jeżeli on teraz sam chodzi i zbiera to, co mu wydobyliśmy, no to już jest znacznie, znacznie lepiej. Teraz sobie wyobraźcie, że tak latałoby drewno. No to już w ogóle byłoby to do mnie. Albo kamień, o. To było fajne. To było eleganckie. Dobra, tylko tak, na pewno chcieliśmy zrobić nagrobki. Kawałki kamienia mamy jakieś tam. To jest jedyna nasza obrabiarka kamienia? Naprawdę? Nie wiem, czemu ja tego nie wykonałem do końca. Miecz, no ale to nie chcę na razie. Ej, czy ja naprawdę nie mam żadnej innej obrabiarki kamienia? Mi się wydawało, że już mogłem robić takie nagrobki. Większe. Kozioł? Nie. Pracownia ciesierska? Nie. Obrabiarka kamienia to jest to. Koło garncarskie. Pracownia ciesierska to nie. Piotaczowa? Nie. Ej, naprawdę już tego nie mogę robić? What? Serio? No ja czegoś chyba nie widzę. Mam burdel w tych skrzynkach straszny. To tu jest. Z drewniane ogrodzenia. A tu jest chyba niszczenie, tak? Nie. To nie jest niszczenie. Ej, no wychodziłoby na to, że jeszcze nie mogę tego robić. Naprawdę wydawało mi się, że już mogę. Chyba, że ja jakoś właśnie pojebałem to wtedy. I jednak tego nie zrobiłem. To było w teologii chyba. Tak, nie zrobiłem kamienne nagrobki. 2 i 3. No sporo to potrzebuję. Dobra, to zróbmy to przynajmniej w ten sposób. Taka kamyczka. I w ten sposób im oddajmy jakiś procent nagrobki, potrzebujemy 5. Nawet nie mam miejsca chyba na niego. O, udało ci się dobrać 1000 czerwonych punktów. Fajnie. Jaki to jest achievement dokładnie? Nie psują się o północy, więc było łatwo. Nie rozumiem tego nawiązania, ale okej. Postać. Na razie możemy oddać. Akurat nagrobki nam się zwolniły. Wiecie, bo to są takie w sumie no-name'owe te nagrobki. Praktycznie możemy sobie to zrobić. Najpierw potrzebujemy drewna, no. Nie chcę budować. Tutaj chcę. Jeden nagrobek. Plus 2, fajnie. Drugi nagrobek. Też plus 2. I kolejny. I to też daje plus 2. Też daje plus 2. I 2 nagrobki i 5 tych obramówek drewnianych możemy zrobić. I zobaczymy, jak to wygląda. Szybko się prześpimy, przynajmniej tak sekundowo, bo czasu nie ma. A? Od razu saving poleciał. O, Jezu, jak mnie wystraszył. Jak mnie cholera wystraszyła. To jest kamień. Czy ten kamień możemy obrobić? Nie możemy go obrobić. Czyli zostaje nam na szybko polecieć do kopalni. La kopalnia. Kamyczka. Zobaczcie, noż trochę poprzenosił, nie? Nawet nie trochę. A dużo. Od razu lepiej. A tego już nie możemy. No to prawie wyszło, no. My też tego zniszczonego nie możemy nic zrobić z tym. Kamień. Drewniany klin. Ale kamień mogliśmy chyba gdzieś indziej jeszcze wydobywać, prawda? Tak mi się wydaje.
Dobra, tu chyba było na prawą stronę. Tu jest w ogóle węgiel. Jak on tu szedł? Kopalnia tu po prawej stronie i tu jest kładka niby gdzieś, tak? No jest. No i on tędy chodzi faktycznie. Jak zbieramy, to zbieramy. Więc musimy pędzić do naszego kościelnego. Masa grzybów. Oj, nie wiem, wiem. Nie krzyczcie na mnie. Co tu jest? A co, obóz uchodźców? O! O! Jest tak blisko? Nie wiedziałem nawet. Chyba zaraz zdechnę. Kamień bym się jeszcze przydał. A miałem zbierać drewno, nie? I miałem się przygotować w razie czego. I wyszło jak zwykle. Na pewno już nie mogę zbierać pszczół, bo zaraz umrę. I będę krzyczeć, że się to jest baran. Dobra, potrzebujemy jednego. I idziemy zobaczyć, co tam jest potrzebnego do tego. Chyba, że zdążymy jeszcze to zrobić. Może i zdążymy? Tak, zdążymy. Nie to, to. To usuń, minus jeden, minus jeden. Szybko, szybko. Wiadomo, co się można zrobić szybko, prawda? No właśnie. Nagrobki. Jeszcze dwa tam były potrzebne. To zrobiliśmy. Mam miejsce w ogóle na to? A, dupa, nie masz miejsca. Raz i dwa. Pół dnia minęło. Fuck. Za szybko leci ten czas. Mamy modlitwę? Nie mamy, jest na dole. No. Dwa trupy gniją już w kostnicy. No i co potrzebujemy na budowę? O! Zarobiście. Bardzo dobrze. Udało ci się lepszy kościół. Nie jestem fanem tych nowych trendów w architekturze. Mam wrażenie, że jest tu zbyt jasno. Ale nowoczesnym wiernym się spodoba. Mówię ci, jeszcze 10 lat i niektórzy nawet nauczą się czytać. Cóż to za wariackie czasy. Właśnie tak. Myślę, że powinieneś powiększyć skrzynkę na datki. A skoro o datkach mowa. Zdajesz sobie sprawę, że aby odprawić nabożeństwo w bazylice musisz być prawnym obywatelem? Prawym. Kurwa, naprawdę? W takim razie musiałem zapomnieć ci powiedzieć. Nie dziwne. Mam na głowie tyle ważnych rzeczy. Pokaż mi tylko papiery, że jesteś prawym obywatelem, a z radością otworzę tę bazylikę. Noż kurwa, żartujesz sobie teraz ze mnie, prawda? No ja pierdzielę. Ktoś się chce wyspowiadać. Z tego idzie wiara. Jest szansa. Obywatel. Prawy obywatel. Czy? Nie wiem, czy jest szansa. Chyba raczej nie, ale... Spróbujemy jeszcze. Zrobię wszystko. Łącznie z duszą diabłu. Dawaj mnie to. Nie wiem, czy mi się uda, ale spróbujemy. Dobra. Użyj. Pod martwym koniem. Serio, nie wiem, czy mi się uda. Spróbujemy, ale wątpię. Nawet nie wiem, czy mi cooldown zejdzie. Handluj. Aha, złożonymi częściami się nie da handlować. Świetnie, kurwa. No to już sobie zrobiłem. Nie sądziłem, że tak się nie da, no. Dobra, no to czyli tym razem nie odprawimy nabożeństwa. Szkoda. Gra mnie w ciula zrobiła i to tak totalnie. Jestem zły na nią. Gra mnie zrobiła w ciula.
No nie, no nie zrobimy tego. Czyli papiery prawego obywatela. Im się kurwa zachciało. Aj, jestem zły. No nie ma szans, już teraz nie. Jakbyśmy to sprzedali, być może byłaby szansa, no ale niestety. Bywa i tak. Bywa i tak. Dobra, to spadaj, gnoju. Nie uda nam się tego zrobić. Nie dzisiaj. Idź sobie stąd. Już cię nie chcę. Zrobiłeś mi bambuko. To tak totalnie. Totalnie mnie wychują. Ile tu jest rzeczy. Napraw ogrodzenie. Za 10. No naprawiłbym to. To możemy teraz? Mam inkwizytor. Macie katedry. Nie, no nie ma szans. Nie ma szans. Co było potrzebne do naprawy? Jeszcze raz. 10 desek, 6 kamienia i 10 gwoździ. 10 desek, 6 kamienia i 10 gwoździ. Może to jeszcze zrobimy dzisiaj. Czyli nie było nic potrzeba do budowy, tylko zezwolenie na budowę. 10 desek. Dobra. Okej. Deski mamy, kamienie nie mamy. A kamień jest blisko. Domyczek jest blisko. Leci ten zombiak. Leć, leć, leć. Leć, leć po to żelazo. O nie! Ej, zapomniałem o tych dziadach. Zapomniałem o tych dziadach. No. Nie dam się zjeść. Ale mógł ktoś odpocząć naprawdę, bo... To kapeta mamy bardzo niskie teraz. Weź to. Zostawcie tytanika, no kurde, no. Dobrałem mi kamień. Nie pykło mi. Dobra, tylko czy będziemy mieć 10 gwoździ jeszcze przy okazji? To jest też dobre pytanie. Nie dobry. Tylko dobre. Kamyczki. Kawałki kamienia. No jak za mało energii, panie. I 10 gwoździ. A gwoździ akurat mamy. No to naprawmy ten płot. Naprawmy ten płot. Ciekawe, jak to teraz będzie wyglądać. Będzie taki kamienny płot. O! Jak miło cię tu spotkać. W ostatnim czasie w świecie materialnym bywa raczej ulotnie. Bywam raczej ulotnie. Jak to? Na pewno cię to interesuje? No dobrze, powiem ci. Wybrano mnie na kierownika cmentarza. To trudna robota. Nie wszyscy nowo przybyli są mili. To spora presja. Biedny bledku. Dziękuję za ciepłe słowo. A teraz muszę wracać do obowiązków. No, to tylko tak po prostu. Pan kierownik, kurwa, patrzcie go. Plus 10, oj, jebnęło. My zbuduj kamienne ogrodzenie. No nie, no teraz to kurde. Cmentarz, pierwsza klasa. Żeby mnie jeszcze irytuje. Nie, no jest elegancko. Moi drodzy, dobra, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Grounders Shiro. Mamy już w sumie 51 jakości cmentarza, to nie jest mało. Jeszcze kilka ogrodzeń i będzie git. No i tego panicza musimy stąd wywalić. Bo on chyba też jest dosyć taki, no... Oby jakości, że tak powiem. Dobra, trzymajcie się. Hej, hej.